Wydawnictwo Wyszukane przedstawia Natalia Delewa. Niewidzialni. Z języka bułgarskiego przełożyła Hanna Karpińska. Czyta Danuta Stenka. Produkcja, audioteka. Stronice są jeszcze puste, lecz skądś wiadomo, że wszystkie słowa zostały już zapisane. Niewidzialnym atramentem i tylko błagają, by je ujrzano. Władimir Nabokow. Nie wiem, dlaczego ludzie tak uwielbiają wystawiać na widok publiczny szczegóły swojego prywatnego życia. Zapominają, jaką supermocą jest niewidzialność. Banksy. Świat już przestał być magiczny. Zostałeś porzucony. Jorge Luis Borges, 1964. Słynne amsterdamskie okna bez zasłon obnażały wnętrza domów. Wnętrza obnażały nieobecność prywatności. Święte prawo do prywatności znajdowało paradoksalne potwierdzenie w jej nieobecności. Dubrawka Ugresic, Ministerstwo Bólu. Najpewniejszym sposobem na to, by pozostać niewidzialnym, jest powrót do rodzinnego miasta. Georgi Gospodinow, fizyka smutku. Ludzie niewidzialni są wszędzie wokół nas, w tramwaju, na ulicy, w bloku, w sklepie, w szkole, w pracy. Niezbyt często w nocnych klubach, ale tam również można ich czasem spotkać. Rozpływają się w tłumie i patrzą na otaczających ich ludzi smutnymi, niewidzialnymi oczami. Ponieważ są niewidzialni, nikt ich nie zauważa. No, proszę, kup mi loda! Mówiłam ci, że nie. Dlaczego? Bo tak. Ale ja chcę. Proszę cię, przestań tupać. Dlaczego? Dlatego, że to niegrzecznie a poza tym. Tu paniem nic nie wskurasz. Nie to. Dlaczego mi nie kupisz loda? Mówiłam ci, że nie można codziennie jeść lodów. Od tego możecie rozboleć gardło. Ale ty sobie kupujesz codziennie lody. Sama widziałam. Nic podobnego. Poza tym ja jestem dorosła. No to co? Dorośli mogą sami o sobie decydować. Dlaczego? Dlatego, że są. Dorośli wiedzą, co jest słuszne, a co nie jest. A ty zawsze wiesz, co jest słuszne? Raczej tak. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dla mnie też? Co dla ciebie? Czy dla mnie też wiesz, co jest słuszne? Dla ciebie na pewno. Mamo. Tak? Ty mi nie kupujesz lodów, bo jestem gruba, tak? No wiesz. Skąd ci to przyszło do głowy? Tu nie ma nic do wymyślania, jestem gruba i już. Kto to mówi? Wszyscy. Jacy wszyscy? No wszyscy w szkole, dzieci na podwórku. Wszyscy. Nie słuchaj ich. Kiedy ja naprawdę jestem gruba. I nikt nie chce się ze mną bawić, ani rozmawiać, w ogóle jakby nikt mnie nie widział. Jak to nikt? No przecież masz koleżanki. Megi. Magi. Ona też już ze mną nie rozmawia. Dlaczego? Dlatego, że jestem gruba. jeszcze... Dlatego, że jej zjadłam kanapkę. Czemu jej zjadłaś kanapkę? Czemu? Bo byłam głodna. Bałam się klasówki z matematyki, a kiedy się czegoś boję, to zaraz mi się chce jeść. A Magi zostawiła kanapkę w plecaku i to... Także było ją widać. Na pewno to zrobiła na umyślnie. A ja chciałam tylko spróbować ugryźć malutki kęsik, ale była pyszna, a zaraz miała być ta klasówka. Coraz bardziej się bałam i kanapka się skończyła. Magi, kiedy to zobaczyła, zaczęła na mnie krzyczeć przy całej klasie. Przeprosiła ją, ale przestała się do mnie odzywać. Posłuchaj, słoneczko. Wiesz, że tak nie należy robić. Cudzych rzeczy nie wolno ruszać bez pozwolenia, prawda? To się nazywa kradzież i za to jest kara. Wiem, ale. No dobrze, już nie będę. Mamo? Tak? Dlaczego ja jestem gruba? Co za pytanie! Chcę wiedzieć. Powiedz mi, dlaczego jestem gruba? O, słoneczko. Czy ja wiem, geny. Ale ty nie jesteś gruba. No i to może. Czy mój tata był gruby? A skąd ci przyszedł do głowy tata? Ale powiedz, Żeby zaraz gruby, raczej dobrze zbudowany i wysoki. A czy był przystojny? Skończmy z tym tematem, dobrze? Ale powiedz mi, mamo, czy ja go kiedyś widziałam? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ja sama go od tego czasu nie widziałam. Od kiedy zdarzyła się ta katastrofa? Czemu tak mówisz? To ty tak mówisz. Słyszałam, jak kiedyś rozmawiałaś z ciocią Tanią. Posłuchaj mnie uważnie, słoneczko. Jeśli twoje pojawienie się można w ogóle nazwać katastrofą? To była to naj, najwspanialsza katastrofa na całym świecie? Jestem przeszczęśliwa, że mi się zdarzyła. Że ty mi się zdarzyłaś. Rozumiesz? Rozumiem, ale. Co ale? To teraz kupisz mi loda? Nie. Dlaczego? Bo tak. I dlatego, że Cię kocham. Kocham. Tym dzieckiem byłam ja, ale mojej mamy w tej rozmowie na temat lodów nie było. Zarówno mama, jak i lody zostały przeze mnie wymyślone. Po prostu chciałam, żeby tak było. Iść koło miłej, uśmiechniętej mamy czuć jej rękę obejmującą moją, wiedzieć, że cokolwiek zrobię, będzie mnie kochać bezapelacyjnie i bezwarunkowo. Tylko za to, że istnieje. I z dziecinnym uporem domagać się lodów. I nie, żeby mi się tych lodów nagle tak bardzo zachciało, tylko po prostu spodobała mi się myśl o tym, że jestem małą, rozgrymaszoną i naprzykrzającą się dziewczynką. Taką, jakie często widywałam na ulicach. Chciałam jednym podskokiem znaleźć się w tym świątecznym, wspaniale namalowanym w mojej wyobraźni obrazie, przedstawiającym wciąż czegoś żądające dzieci i ich niby to surowe, ale na końcu zawsze ustępujące matki, jak idą ulicami prowadzącymi do parków. Parków z ogromnymi, roztapiającymi się porcjami czekoladowych, truskawkowych i waniliowych lodów, z rozszczekanymi jorkami, których wyfiokowane właścicielki raz po raz szarpią za smycze, ze sprzedawcami szeleszczących balonów z helem ozdobionych wizerunkami myszki Miki i Kubusia-Puchatka. Chciałam narysować także siebie na tym obrazie pełnym waty cukrowej i płaczących niemowląt. Niewzruszenie kołysanych przez matki, pełne bezwarunkowej miłości do tych zasmarkanych, rozdzierających swoim krzykiem sobotnie popołudnie istot. Ale mnie tam nie było. Ten obraz wisiał bardzo wysoko na ścianie, na starym zardzewiałym gwoździu, kuszący i nieosiągalny. Malowałam marzeniami swoją Czułą i zawsze kochającą mamę. Malowałam ją i uśmiechniętą, i rozgniewaną, i pogodną, i zmęczoną, i karcącą, i kojącą. Moją mamę. Tworzyłam tę mamę w swojej kruchej, siedmioletniej wyobraźni. I nigdy nie udawało mi się zrozumieć, jak matka może tak bezapelacyjnie i bezwarunkowo kochać swoje dziecko. Tylko dlatego, że istnieje. Moja mama też istnieje. Tak, istnieje. Z całą pewnością gdzieś istnieje. W jakimś cudzym obrazie, który ktoś ostrożnie zdejmuje ze ściany i wszystkie przedstawione na nim dzieci, lody, długowłose jorki, balony, matki i waty cukrowe ożywają. W każde sobotnie popołudnie. Albo prawie w każde. Ale mama, moja mama, wbrew swojej bezapelacyjnej i bezwarunkowej miłości, usunęła mnie z tej akwareli. Stało się to w dniu, w którym obce ręce wydarły mnie z jej brzucha, a ona w tej samej chwili wydarła swoją miłość do mnie. I odeszła. A ja zostałam tam, w szpitalnym plastikowym łóżeczku, rozdzierając swoimi ledwie otwartymi do życia płucami sterylną szpitalną ciszę, boleśnie wdychając samotność, kładącą się właśnie wtedy piętnem na moim istnieniu, boleśnie wdychając niewiedzę na temat tej bezapelacyjnie i bezwarunkowo kochającej swoje dziecko matki która odeszła w dniu, w którym się pojawiłam, która stopiła się jak lody w upalny letni dzień. I wtedy zaczęłam wymyślać swoje życie z nią. Moje pierwsze świadome wspomnienie: siedzę na podłodze w niezbyt dużym, mrocznym pokoju, pachnie jednocześnie kurzem i pleśnią, Naokoło mnie dzieci mniej więcej w tym samym wieku i nieco starsze kotują się, popychają i krzyczą. Posuwając się na czworakach, docieram do kąta i zwijam się tam jak ślimak, przyciskając podbródek do kolan. Zamykam oczy i wyobrażam sobie, że znikam, że staję się niewidzialna i obserwuję cały ten zgiełk, nie będąc widziana przez innych. Miałam może trzy albo cztery lata. W tym momencie zapragnęłam dla siebie czegoś, z czego nieuchronności i wagi nie zdawałam sobie sprawy. Później miałam sama się oskarżać i szukać w sobie winy za to, co mnie spotyka, za to, że sama wybrałam sobie właśnie takie, a nie inne życie. I mogło się okazać, że miałam rację. Czasami przychodziły nowe mamy, żeby wybrać której z nas. To były szczególne dni, zarówno dla mam i dla nas, jak i dla wychowawczeń w bidulu. Od świtu nas kąpały, ubierały w świeże ubrania, maluchom zmieniały pampersy, przecierały nam okro podłogę w pokoju, w którym się bawiliśmy i sprzątały rozrzucone zabawki. Jednym słowem, święto. Coś w rodzaju dnia dziecka który u nas wypadał kilka razy w roku. Ale mieliśmy szczęście. Niecierpliwie zaglądaliśmy do gabinetu dyrektorki i widzieliśmy, jak teczki z naszymi historiami coraz wyżej piętrzą się na jej wielkim biurku, które mimo swoich rozmiarów i tak było za małe, by je wszystkie zmieścić. Potem przychodziły mamy razem z tatami. Otwierali drzwi naszego mrocznego pokoju, Pachnącego pleśnią i brudnymi pieluszkami, i nagle na zabawki i na nas samych spadało lato. Uśmiechnięte, zakurzone, zdyszane i lepkie. Od upału kręciło się w głowach, i każde z nas było rozdarte między porywem rzucenia się do mamy z rozszlochanym błaganiem, by wzięła właśnie jego, a trwaniem w karbach powściągliwej uprzejmości której uczyły nas wychowawczynie jako zwiększającej szanse wyboru. W rezultacie sterczeliśmy na swoich miejscach nieruchomo jak kamienne krzyże na starym cmentarzu i czekaliśmy. Wszystko toczyło się jakby w zwolnionym filmie i ciszę naruszało tylko brzęczenie kilku much nad stojącym w kącie nocnikiem. Pierwsza podchodziła do nas matka. Ojciec zwykle pozostawał pod ścianą i tłamsił spocone dłonie. Matka. To ona miała wybierać. Kobieta niezdolna do zostania matką przyszła tutaj, by wziąć jedno z nas i zaprowadzić do swojego świata. Reguła matrioszek każda ma w sobie następną. Dziewczyna zostaje matką i rodzi dziewczynkę, która dorasta i rodzi dziewczynkę, która rodzi dziewczynkę, która rodzi. Nigdy nie przerwana nić odtwarzania rodu. Zastanawiam się, czy matki przychodzą do bidula, by uratować jedno z nas, czy też szukają ratunku dla siebie. Matka jako pierwsza zdobywała się na to, by zwrócić uwagę na nasze błagalne spojrzenia. I oczy jej wilgotniały. Powoli przemierzała pomieszczenia, od czasu do czasu głaskała czyjąś potarganą głowę. I przyjemny, świeży powiew ożywiał zastygłe powietrze. Dostawaliśmy w prezencie odrobinę czułości od nieznajomej obcej mamy i pochłanialiśmy ją łapczywie jak kawałek tortu z karmelową polewą. Potem matka i dyrektorka o czymś rozmawiały w gabinecie. Przeglądały zakurzone teczki zgromadzone na wielkim biurku, którego cały ciężar spadał na nasze głowy i rozbijał nasze nadzieje jak puste skorupki orzechów. Salim. Salim śpieszy do szpitala, gdzie w zeszłym tygodniu przyjęto jego mamę. Idzie boso. Po gorących od słońca płytach promenady, goły do pasa. Po jego śniadej twarzy spływają stróżki potu, ociera je grzbietem dłoni i śpieszy dalej. Zwykle stara się wybierać cieniste ulice, nadkłada drogi, by przejść pod szpalerem lip, ale dzisiaj ma pilną sprawę i nie zwraca uwagi na upał. Salim ma prawie siedem lat i już od dawna chodzi po mieście sam. Na piąte urodziny odcięto mu duży palec prawej ręki. Teraz niby go nie ma, ale w taki upał jak dzisiaj ten palec go swędzi. Salim nie wie, jak to jest możliwe. A najgorsze, że nie ma go jak podrapać. Po co mu ten palec? I tak do szkoły nie będę go posyłać, powiedziała wtedy jego mama. Uczonych jest dosyć. Najważniejsze to mieć fach. I nauczyła go. Wsuwać rękę do torebek nieznajomych pań i wyciągać im portmonetki. Salim miał szczęście. Jego starszemu bratu obcięli do kolana nogę. I teraz każą mu brać przed parkiem na głównej ulicy, czy to w mróz, czy w upał. Bo brat Salima jest żebrakiem, a sam Salin kieszonkowcem, czyli od małego ma fach w ręku. Zresztą, z kradzieży pieniądze są o niebo lepsze. Czasem wpadały mu w ręce skarby, tak o nich mówił, jakieś lusterko czy szczególnie atrakcyjny długopis. Tych skarbów nie pokazywał mamie i chował je w domu pod łóżkiem. Taty już od dwóch lat nie widzieli, a mama poza nim i bratem ma jeszcze na głowie dwie dziewczynki trzy i pięć lat. Mieszka z nimi też babcia, ale jest już stara i nie może ani zamiatać ulic, ani kraść, a w taki upał do żebrania też się nie nadaje. Mama w każdą środę sprząta dwie klatki w pobliskim bloku, za co dostaje w sumie czterdzieści osiem lewów, aby tyle co na chleb. Tylko że w tych dniach zachorowała i wezwali doktora. Kiedy jej nacisnął brzuch, to krzyknęła, jak oparzona. Zaraz ją zawieźli do szpitala. Prześwietlali na komputerze kuli i igłami, i wreszcie powiedzieli, że trzeba jak najszybciej znaleźć nową nerkę, bo jej obie nerki przestały pracować. Salim posiedział przy łóżku mamy i wyszedł pogrążony w myślach. Tylu rzeczy go mama nauczyła, taki fach dała mu do ręki, ale nigdy nie powiedziała, jak ukraść cudzą nerkę. Czy z palcem czy bez palca? Łatwe to na pewno nie będzie. Poza tym Salim nie wiedział ani jak wygląda nerka, ani gdzie jej szukać. Już pięć dni nie je, nie śpi, tylko siedzi i myśli, jak znaleźć nerkę dla mamy. Dzisiaj wcześnie wstał i poszedł pod spożywczak, który mama nazywa garaż, chociaż Salim nigdy tam nie widział żadnego samochodu. W końcu pojawiła się sklepowa. Najwyraźniej nigdzie się nie spieszyła i przekręcając klucz w wielkiej kłódce, obrzuciła Salima podejrzliwym wzrokiem. Na co czekasz? Już cię tu nie ma. Ciociu, chciałem Cię tylko spytać, czy możesz mi dać jakiś karton. Karton? Na co ci karton? Bo ja. muszę napisać ogłoszenie. Tylko, że nie umiem pisać, to Ci powiem i napiszesz mi Ciociu, dobrze? Co? Jakie znów ogłoszenie? Co ty mi głowę zawracasz? Takie, żeby napisać, że potrzebuję nerki. Usiądę na ulicy koło galerii i, jak, jakby kto miał niepotrzebną, to niech mi da. Sklepowa popatrzyła na niego ze zdumieniem, a potem najwyraźniej doszła do wniosku, że ten cygański smarkacz stroi sobie z niej żarty. I postanowiła odpowiedzieć mu tym samym. Co masz ludzi prosić? Idź do mięsnego na rogu, Botewa i zielonej polany i sam sobie kup. To nerki można kupić w sklepie? Salimowi, aż się oczy zaświeciły. Pewnie, że w sklepie, a coś ty myślał? Dwa kroki od domu sprzedają nerki, a on przez pięć dni łamał sobie głowę, skąd nerkę wziąć. Salim pobiegł co sił w nogach do domu. Mieszkali w baraku za torami. Jeśli szybko pobiegnie, to w pięć minut zdąży. Miał w domu schowane pieniądze z portmonetki, którą ukradł w dniu, w którym mamę zawieźli do szpitala. Na nerkę powinny wystarczyć. Pędził jak szalony. Złapał pieniądze, zacisnął w garści, i kłusem pobiegł do mięsnego. Niemal bez tchu dotarł na miejsce, otworzył spoconą rękę i położył na ladzie pognieciony banknot dziesięciolewowy. Wujku, potrzebuję nerki dla mojej mamy! Sprzedawca, postawny mężczyzna o mocnych rękach, z lekkim rozbawieniem pochylił się do małego cygańskiego klienta, ale odważył mu pół kilo nerek jagnięcych i nawet zwrócił resztę. I teraz Salim śpieszy się do szpitala z reklamówką zawierającą półkilową porcję nerek zawiniętych w pergamin. Dociera na miejsce i wbiega po schodach, przeskakując po dwa stopnie. Jest pełno ludzi, ale nikt go nie zatrzymuje. Mama nauczyła go, jak poruszać się w tłumie, tak aby nie być zauważonym. No, synku, wkładaj swoją czapkę niewidkę i idź zarabiać pieniądze mówiła mu zawsze. Dociera na trzecie piętro i wpada do pokoju. Tam pielęgniarka mierzy ciśnienie jakiejś starszej pani. Pani leży na tym samym łóżku, na którym do wczoraj leżała jego mama. Miałam osiemnaście lat, kiedy opuściłam Bidul. Powinnam się czuć wolna i szczęśliwa, ale byłam. Zdezorientowana i niepewna. Bidul, dom dziecka, był rzeczywiście w jakimś sensie moim domem. Był miejscem, które znałam i w którym mnie znano. Poza nim nie miałam żadnego oparcia. Po raz drugi w życiu zostałam wyrwana z punktu wyjścia. Tym razem jednak decyzja, co dalej, należała do mnie. Raz, dwa, trzy, skok. Otworzyłam drzwi i świat zewnętrzny mnie pochłonął. Poza mną bidul opuszczali jeszcze bliźniacy i naja. Wszyscy świeżo po osiemnastych urodzinach, z czołami obsypanymi trądzikiem i niemal pękającymi od kłębiących się pod nimi myśli. Przez osiemnaście lat ani jedna matka nie wybrała mnie na swoją córkę. Ani jedna matka nie zdecydowała się pokryjomu ukryć mnie w kolorowym drewnianym ciele swojej matrioszki. Ani jedna matka nie wzięła mnie za rękę, żeby zaprowadzić do swojego domu. Mój udział w świecie był nienarzucający się, anonimowy. Byłam niewidzialna dla wszystkich matek na świecie. Właśnie tak mając 18 lat byłam całkiem, ale to całkiem niewidzialna. Któregoś zimowego poranka ktoś zaczął głośno walić w drzwi. Wynajmowałyśmy znają mansardowy pokoik na Reducie, niedaleko restauracji, w której pracowałyśmy. Ona jako kelnerka. Ja jako pomoc kuchenna. Kontrola dokumentów! Krzyczał mężczyzna i walenie w drzwi stawało się coraz głośniejsze. Spojrzałam na zegarek. Za piętnaście piąta. Narzuciłam długi sweter i uchyliłam drzwi. Dwaj policjanci odepchnąwszy mnie wpadli do pokoju. Dokumenty! Zgrzytały głosy w półmroku. Zaczęłam grzebać w torebce. Naja dopiero wtedy podniosła głowę z poduszki i ze zdziwieniem patrzyła wokół. Przed godziną wróciła z nocnej zmiany. Sięgnęła po dżinsy, ale szybko zrezygnowała i, owinąwszy się kocem, usiadła na łóżku. Podczas gdy jeden policjant studiował nasze dowody osobiste, jakby były pisane egipskimi hieroglifami, drugi gorączkowo myszkował w pokoju, otwierał każde drzwiczki, wysuwał szuflady, odwracał je do góry dnem i odrzucał na bok. Chwila, co wy robicie? Czy macie nakaz przeszukania? Naja się już całkiem rozbudziła. Ja ci dam nakaz. Lepiej się od razu przyznajcie, gdzieście je schowały, bo inaczej wszystko rozbebeszymy. Gdzieś mnie schowały co? Aha, chcecie się bawić w Ciuciu Babkę, tak? Mamy informację, że w tym mieszkaniu są przechowywane narkotyki. Gdzie one są? Jakie narkotyki? Zwariowaliście? Nie wytrzymałam. Ja mam wam mówić jakie? Informacje od kogo? I skąd jesteście tacy pewni, że chodzi akurat o nasz pokój? Tu są wynajmowane jeszcze trzy takie mansardy. Wy jesteście te dziewczyny z domu dziecka w K, prawda? Czytam. Nadeżda Dimitrowa, lat 19, oczy piwne, włosy ciemne, wzrost 168 centymetrów, pesel. Tak, to ja, ale tu nie ma narkotyków. Ktoś was źle poinformował. Sprawdzimy, skoro nie chcecie po dobroci. Po półtorej godziny, wysłuchawszy mnóstwa przekleństw pod naszym adresem, zostałyśmy znają same w splądrowanej mansardzie. Paliłyśmy w oknie papierosy i głęboko oddychałyśmy. Wszystko było wywrócone do góry nogami. Oczywiście niczego nie znaleźli. Nie odczuwałyśmy potrzeby słów. A i nie miałyśmy sobie nic do powiedzenia. Czułyśmy się jak wychłostane, ból jeszcze parzył. Pod nami budziło się miasto, tonące w gęstej, szarej mgle. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.